Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj odcinek świąteczny. Jest to świąteczny draft, ponieważ oczywiście, jak dobrze wiecie, są święta. Trzeba odpocząć od tego wszystkiego. Oczywiście to jest film nagrywany na zapas, kiedy to nagrywam jest 13 grudnia, więc nie wiem, co się wydarzyło na świecie. Mogę być troszeczkę do tyłu, w każdym razie życzę wam wesołych świąt oczywiście. Dzisiejszy draft będzie świąteczny, dlatego że nie wiem, na czym będzie polegał dzisiejszy draft, po prostu dobrze się bawimy i tyle. Co roku musi być po prostu świąteczny draft, takie już są zasady. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Dailwin. Co, mamy idealnie 15 tysięcy monet na drafta, więc sobie zagrajmy drafta. Zagrajmy sobie drafta, jak żeby inaczej. Czy dostaniemy jakąś fajną formację? 4-3-3, 4-2-3-1, 4-2-3-1 też takie jest. Wezmę 4-3-2-1 z racji, że fajniejsze skrzydła mogą być, nie? I naszym pierwszym... Oh, hey. Pierwsza karta to jest Kaka lub Abedi Pele. I teraz to jest dobre pytanie. Kto bardziej, kurczę, kto bardziej tutaj pasuje? Czy Kaka, czy Abedi Pele? Wezmę Kakę, bo się będzie łatwiej łączył z innymi, więc uznajmy, że niech tu będzie Kaka. Tutaj będzie Messi, więc się idealnie połączy z albo Garin, albo Fede Chiesa, ale biorę Garincze. Chiesę mamy na co dzień, Garincza, perfekcyjny link z Kaką, także taki Pele jeszcze, nie? Taki Pele na ataki, bylibyśmy zadowoleni. Albo Kylian Mbappe, jasne. Zwykły Kylian Mbappe. I jeszcze Neymar na lewą stronę. Dziękuję serdecznie, bardzo udany świąteczny draft jak najbardziej. Okej, okay, i jeszcze środek pomocy, a tutaj już będzie troszeczkę gorzej, ale weźmiemy sobie z Krakowi Van Amersfoorta. Dobra, kolejną kartą, może jeszcze jakaś ikona, bo fajne barwy są, ale niestety nic z tych rzeczy. Ale Verratti się bardzo ładnie połączy z Neymarem, pełne zgranie ma Neymar, także to jest najważniejsze. Na razie pierwsze 6 kart to jest absolutnie, no pięknie, jest po prostu pięknie. Czuć ten świąteczny klimat, jak najbardziej. Diop, Eder, Militao i Marquinhos. Nie, no musi być Marquinhos, to musi być Marquinhos. Jemu bardziej ufam, ale obok znowu będzie Militao. Otóż nie. Nie. Będzie Pepe natomiast. Wezmę Pepe, ponieważ szybki zawodnik. Na prawą obronę poleci też Hakimi. Tak jest, połączenie z Marquinhosem. Zrobimy taki myk i proszę bardzo, wszyscy zadowoleni. Dobra, lewa obrona, kogo dostaniemy tutaj? Junior Firpo, Marcelo, Grimaldo. Rzeczy samej, żeby było ładne połączenie z Pepe. I na bramkę jakiś... No nie wiem w sumie kto tu da zgranie. Dobra, no 11, powiem wam, jest perfekcyjna. Potrzebujemy lepszego eśpeka, bramkarza na zgranie i jesteśmy gotowi do boju. Więc mówię, no jeden eśpek, jeden bramkarz i będzie fajnie. Eśpek, może? Trencik. O, Korea! Wezmę z chęcią oczywiście. Na ławeczkę taki Korea przyda się na pewno. Weźmiemy sobie Diabiego, albo może Wendel. Ej, Wendel będzie lepszą opcją. Więcej zgrania. Nawet nie więcej zgrania, ale lepszy Wendel według mnie. Dobra, czy będzie jakiś może Donnarumma na bramkę? Nie, jest jeszcze Lopez. I weźmiemy Lopeza. Myślę, że będzie fajniejszą opcją. Jeszcze się zgra... O, zapomniałem. No oczywiście, że się zgra z Pepe. No oczywiście. I jeszcze tutaj... Traore Davis, no możemy go zmieniać na eśpe w najgorszym wypadku. Jest to zgrania, nie? To jest duży plus, jest to zgrania, ale chyba raczej nie będzie raczej szans, żeby tutaj ten eśpe miał pełne zgranie. Ale jeszcze ostatni wybór i może... Nie, niestety jest tylko Sergi Darder. Dobra, no jestem naprawdę, powiem wam, mega zadowolony z tego draftu. Mamy na zmianę Davisa, Correa w razie czego. Jest to naprawdę po prostu świetny draft. Jak mam fajny draft, to potem od razu odpadam. Zmieńmy to. Wygrajmy pierwszą rundę i będzie fajnie. Także mamy oponenta numer 1 na dzisiejszy świąteczny drafcik. I mamy tutaj... Ginola, Gomez, Kante i Lothar. Pan Lothar, Mateusz, co kto woli, do wyboru, do koloru. Dobra, no robimy oczywiście zmianę na sam początek. Zdejmujemy tego pana z Krakowi, wchodzi Davis. I w razie czego jeszcze będzie wchodził pewnie Correa z ławki, ale to dopiero troszkę później. Lecimy. Powiem wam generalnie, mam nadzieję, że dużo się nie zmieniło od czasu, kiedy wstawiłem ten film. W sensie nie wiem, czy na gorsze, czy na lepsze. Mam nadzieję, że to po prostu będą normalne święta i tyle. Nie jestem jakiś mega wybredny. I też mam nadzieję, że dobrze nam pójdzie, że coś fajnego z paczki poleci. Bo jeszcze kiedy nagrywam, są karty versus do trafienia. Nie wiem, czy jakiś nowy event wyleciał na święta, tego nie mam pojęcia, ale na razie są karty versus do trafienia, dlatego właśnie, no, mam nadzieję, że może jakaś karta się pojawi. Okej, Vinicius, ciekawe przyjęcie piłki, uderzenie... Lopez, ja się nim nie przesuwałem, tak się. Dobrze, że był skoncentrowany. Ole, nie ma spalonego. Mbappé, mijamy, nie mijamy. To był zły wybór, ale no fajna akcja, ale... No wybór fatalny z mojej strony, niestety. Neymar po krótkim i tu jest bramka, nie wiem jakim cudem, bo to raczej było do obrony. Ale jest bramka zasłużona jak najbardziej, bo cisnęliśmy potężnie, ale brakowało tego wykończenia. No i jest, Neymarito. Oho. Vinicius, niedobrze, Lopez, dobrze, ustawiony, jak najlepiej. Wygrywam 1-0, myślę, że zasłużone raczej po statystykach, tak. Naprawdę? Byłem w 100% pewien, że cisnęliśmy tego gościa. Dwa strzały oddane,
On miał 7. Wygrywamy, to jest plus, ale no troszkę zdziwiony jestem. Dobra, więc zadamy pograć Correi na skrzydle, co prawda, ale no Mbappe raczej lepszy będzie na ataku, więc to jest tak naprawdę prawy napastnik, więc powinien dać radę. Mbappe, tutaj właśnie Correa, świeżutko wprowadzony. Correa, czemu z lewej nogi? Dlaczego z lewej nogi? On jest prawonożny i chciałem, żeby z prawej nogi uderzył. No jej sport, co to ma być? Okej, Correa nie spalił, może wreszcie. Podanie, uderzenie i mamy bramkę na 2-0. Kaka, praktycznie sam środek bramki, ale Kaka sprawia, że jesteśmy troszeczkę bardziej spokojni o ten mecz. 15 minut do końca, nie zrób nic głupiego i będzie dobrze. Dobra, to raczej będzie 3-0. Correa dopełnia formalności, będzie rage quit, także dobra, udało się wygrać pierwszą rundę, aczkolwiek no było całkiem ciężko. Na pierwszą rundę było naprawdę ciężko, ale na szczęście Correa był dobrym zmiennikiem i mamy 3-0. Druga runda przed nami. Będziemy grali z dwoma zawodnikami. Delta 22. No, Gomez, Mane. Pewnie będą zmiany. No nie chcę mi się wierzyć, żeby grali takim składem. My teraz zrobimy oczywiście zmiany te same co wcześniej. Przejdźmy do półfinału, co? Taki jest krótki plan z mojej strony. Oj, David. Nie, to się tak nie może skończyć. To się tak nie może skończyć, Lopez. Uff. Blisko. Oho. Akcja bramkowa. Uderzmy po prostu, już nie będę. To może z prawej nogi Garincha, co? Nie. To może Mbappe na pustą bramkę. Dziękuję, wreszcie. Jakby to nie siadło, to już bym nie wiedziałbym co zrobić. Także mam 1-0, myślę, że w miarę zasłużone. Garincha, masz duże problemy z wykończeniem, powiem ci, wiesz? Masz bardzo duże problemy, no straszne. No, w sensie, no tutaj też zrobiłem najlepiej jak się dało i znowu nic. Garincha, no... Correa musi wejść na boisko znowu najwyraźniej, no. Neymar, pięknie tu będzie wypuszczony przez Kakę, tak jest, Neymar. Ruszył się, pieprzony, on się ruszył. Czyli pewnie dlatego nie strzelam tych bramek, bo gość się po prostu zaczyna ruszyć. Leć, kurwa, leć. Po krótkim słupku, bo się będziesz ruszał, wiedziałem, chłopie. Od wczoraj o tym pisali w gazetach, że się przesuniesz, naprawdę. Ale to już będzie krótki słupek, 3-0, dziękuję bardzo. Możecie wychodzić z meczu, nie wychodzicie, nie ma problemu. O! Broni Lopez. Nie ma 3-1. Czysty kontur końca tego meczu. Wierzę. 4-0. Dobra, znaczy już. Także tak samo domknięcie, żeby czasem nie myśleli o jakimś comebacku. 5-0. Okej, więc słuchajcie, koniec spotkania. Wygrywamy 5-0. Myślę, że zasłużone prowadzenie. Póki co chyba jeszcze z tego co pamiętam nie straciliśmy ani jednej bramki w tym drafcie, więc możemy kontynuować ten streak, jak żeby inaczej. Correa zawodnikiem meczu. To chyba jest ewidentny znak, że Correa powinien wystąpić w kolejnym meczu na prawym napastniku. Tak mi się wydaje. Także moi drodzy, świąteczny półfinał przed nami. Lecimy. Okej, półfinał świąteczny przed nami i zobaczmy, co mamy teraz. Ronaldinho, Maldini, Ginola. Okej, trzy potężne karty w tym drafcie. No dobra, czyli jak klasycznie zmiany są robione. No i lecimy z nim, nie? Spalony. Musiał być spalony, tak jest. Nie ma bramki, to nie będzie zaliczone. Na spalonym Iago Aspas i mamy zrobione zmiany. Zobaczymy, czy Correa od samego początku zachwyci publikę. O, Mbappe wypuszczony, Maldini będzie mnie gonił. Zaryzykujmy. Jest, Mbappe na szczęście. Zimna krew. 1-0. Correa. Jest! Pięknie, no już tutaj bałem wszystkiego tak naprawdę, ale bardzo zasłużona bramka, naprawdę, no tak był ciśnięty ten gość. I wypuszczamy Neymara, czy będziesz szybszy niż bramkarz? Będziesz szybszy niż bramkarz. Podanie 3-0, moi drodzy, 3-0 w półfinale. Pół godziny do końca, dowieźmy to, co? 4-0, dobra, to już, tak żeby być absolutnie w 100% pewnym, że mamy finał. Ale jest 4-1. Kurczę, ja chciałem bez straty bramki do finału, no ale się zamyśliłem, no i niestety 4-1, szkoda. No ale mamy finał, więc jest to jakiś plus. No i słuchajcie, koniec meczu. Mamy finał drafta świątecznego. Czy jest jakiś świąteczny cud? Nie mam pojęcia, ale gra się naprawdę bardzo przyjemnie. No widzicie sami, tylko jedna stracona bramka. Co najmniej 3 bramkowa przewaga w każdym meczu. Pewnie w finale będzie inaczej, no ale wygrajmy drafta. Po prostu, taki jest plan. Wygrajmy drafta. Kogo my tu mamy? Praktycznie całe Premier League, oprócz tam chyba tam Kimpembe i Atala. No dobra, robimy zmiany, no i lecimy. O nie, nie zrobisz tego, ty parówo, nie zrobisz. Uff, no już tutaj będzie robiony schemacior, także trzeba uważać. Dobrze,
Vinicius Junior, no i niestety 1-0. No wydaje mi się, że ten finał będzie odwrotnością tego, co mieliśmy przez ostatnie 3 mecze, czyli tym razem dominacja będzie z innej strony. Spokojnie, jeszcze troszkę czasu zostało, ale widzę, że jak gość robi takie sztuczki i tak dalej, to może być nieciekawie niestety. Fineska! Ja! Broni Mendy, nasz pierwszy celny strzał w 30 minucie dopiero. Oj, chyba Vinicius tutaj. Na szczęście nie, ale Lopez broni, tak się nie podaje piłki. Okej, okay. Naprawdę, w tym meczu miałem jeden celny strzał. To jest mecz typu spocony, niestety. O! Teraz Correa, spróbuj! Broni Mendy, drugi celny strzał. Chyba nie ma spalonego. Chyba niestety Wendel nie pokrył. Mane i mamy 2-0. Chyba niestety nie będzie świątecznego cudu. Raczej finał to będzie nasze maksimum. Szkoda, ale gość naprawdę na zasłużenie, bo umie anulować sztuczki, wie kiedy podać, wie kiedy strzelić. Za mocny ten oponent będzie dla nas. No i mówię, pierwsza połowa za nami fatalna. Najgorsza połowa do tej pory w tym drafcie i raczej to będzie widać po statystykach. No, mówię, jest to spocony mecz, mało strzałów, ale on miał tych strzałów więcej, 2 strzały celne więcej i ma 2 bramki. Więc raczej nie wiem, co mogę zmienić, bo nikt inny zbytnio mi się tutaj nie przyda niestety. To, co mamy, tym gramy. Spróbujmy. O, Neymar. Jest, dobrze, ta piłka tak się też fortunnie odbiła, dzięki czemu mógł być volley, całe szczęście. I mamy 2-1, więc bramka strzelona mimo wszystko, udało się tutaj bramkę strzelić. Jeszcze jest iskierka nadziei, proszę państwa. O. O, jest. 2-2, ależ to była piękna i składna akcja, aż jestem w szoku. Szczerze, aż jestem w szoku, a pierwsza połowa w ogóle na to nie wskazywała. A tutaj nagle... Takie akcje się kleją. O, proszę, 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 Neymar. Sam, z lewej nogi. Od słupka, 3-2, 13 minut, proszę państwa. To była świetna akcja Kaki, świetna akcja Neymara. Jak z tego będzie wygrana, to naprawdę... No będę w szoku. Oj, to się musi skończyć bramką. Przecież, proszę państwa, podanie. No potem jak się ci obrońcy zderzyli, to aż się prosiło, żeby to się skończyło golem, naprawdę. Marquinhos, lepiej żeby to było warte tego, naprawdę. Lepiej żeby to było warte tego wszystkiego. Wybijamy. Wybij! Proszę, 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 Marquinhos. Dobra, mamy to, mamy to. Jezu, Marquinhos. Dziękuję, że tam byłeś. Mamy to. Wygrywamy świąteczny draft. Nie mam pojęcia, jakim prawem to się uda. Neymar, 3 bramki w ogóle swoją drogą. 3 bramki Neymara. Coś pięknego, naprawdę. Coś pięknego. Udało się wygrać. W ogóle nie myślałem, że to jest możliwe, ale po pierwszej połowie, bez szans. Szczerze wam powiem, bez szans, ale w drugiej połowie, no naprawdę, wiecie sami, co z tymi są ulepszone. I teraz tylko jakieś solidne nagrody. Proszę, naprawdę, żeby to nie było dwóch paczek 25 koła, bo to jest najgorsza rzecz za wygranie drafta. O, to jest spoko, to jest całkiem spoko opcja. 25, 25, 35. Dobra, to mi się podoba. Najpierw paczka z 25 kołach, 3 świecące karty. Czy draft się zwróci? To jest najważniejsze pytanie. Nie ma ekranu w pierwszej paczce. Okej, to nie jest dobry znak. Ewidentnie to nie jest dobry znak. Dobra, teraz paczka z wszystkimi świecącymi kartami za 25 koła. Może jakiś walkouci, żeby to się chociaż zwróciło. Mamy ekrany z Argentyny i to jest Papu Gomez, 85, to bardzo dobrze, bo 85 faktycznie może kosztować te 7 koła, myślę, i player pick dla widzów. Zobaczmy, czy jest tutaj szansa na coś fajnego. Wezmę Halera, niech będzie tutaj 80. Ile kosztuje Gomez? O, 7 koła, czyli tak na razie połowa drafta się zwróciła, resztę sobie squixelujemy. No i kozak, także połowa drafta się zwróciła i teraz paczka 35 koła, no powinno nam się zwrócić chyba. Taką mam nadzieję. Może karta versus... Walkout! Jest walkout i to będzie Giorgio Chiellini. 86, czyli draft się zwrócił bardzo fajnie. Takiej informacji potrzebowałem. I może jeszcze jakiś informik w środku? Jeszcze Felipe. O, super. Czyli idziecie na listę transferową, panowie. I jeszcze Volant. No, co to za paczka bez Volanta, no bądźmy szczerzy. Okej, więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. To był bardzo przyjemny draftcik. Zwrócił się, co jest najważniejsze. Życzę wam jeszcze raz wesołych świąt. Nie wiem, co jutro będzie na kanale, bo wszystko jest nagrywane na zapas, więc zobaczymy. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia. Adios.